Siemane maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Manojek. I dzisiaj coś całkowicie nowego na moim kanale. Jakiś czas temu, kiedy zrobiłem pierwsze Q&A po to, żeby was ze sobą poznać, albo raczej mnie wam zapoznać, powiedziałem, że od czasu do czasu będę robił różnego rodzaju vlogi. Zbytnio nie miałem pomysłu na vlog, a chciałem zrobić coś trochę bardziej personalnego aniżeli gry. I wpadłem na pomysł Would You Rather, czyli dość popularnego taga na YouTubie. Nie tylko na polskim, nie tylko na angielskim czy amerykańskim, ale ogólnie jest to dość popularny tag. I jest do tego też dość popularna strona, która zrzesza naprawdę miliony ludzi, którzy właśnie sobie odpowiadają na pytanie, co byś wolał, czyli Would You Rather. Ale na tym też YouTubie znalazłem dość ciekawe propozycje rozegrania tego taga, czyli nie po prostu odpowiadać na pytania i sprawdzać, co sądzą inni ludzie, ale zrobić z tego mały challenge. Kiedyś oglądałem w YouTubach, najprawdopodobniej Rezi zrobił jakiś tam challenge z takimi oto rzeczami, czyli to są klamerki, jeżeli ktoś by nie wiedział, ale może to się gdzieś inaczej nazywa. W moich rejonach nazywa się to klamerka. Jest taka dość designerska, nie taka jak zazwyczaj drewniana. Jest kolorowa, mam różne kolory. Tutaj mam ich, no, całe pudełeczko. I zasady są proste. Odpowiadam na pytania. Muszę odpowiedzieć na pytanie, na które odpowiada więcej osób, czyli większy procent osób. Jeżeli odpowiem na to, na które odpowiada mniej procent osób, to muszę sobie na moją twarz przyczepić taką oto klamerkę, która dość mocno ściska. Myślę, że to będzie i dobra zabawa, mam nadzieję, dla mnie, jak i dla was. Może też mi się uda, że nie przyczepię sobie żadnej. Kto wie, może będę zgodny ze wszystkimi. Nie będę odpowiadał na pytania związane z religią, jakąś polityką, bo po prostu nie będę. No, musicie zrozumieć, że nie na wszystkie pytania powinno się odpowiadać. Co byś wolał? Pić tylko gazowane napoje, czy nigdy nie pić gazowanych napojów? Napoi. Czy ja wiem, czy ja tak lubię bardzo takie gazowane? Wodę piję niegazowaną. Wiadomo, czasem lubię napić się Pepsi czy innej coli, ale wolę zazwyczaj takie rozgazowane cole. Czy lubię soki, nie lubię rzeczy. Ogólnie wolałbym, ja osobiście wolałbym nie pić nigdy gazowanych napoi, niż tylko pić gazowane napoje. Chyba ludzie by woleli tylko gazowane. Więc zaryzykuję i wybiorę tylko gazowane i też dobrze wybrałem. A nie, kurczę. Co tu teraz zrobić? Bo pomyliło mi się, bo tutaj kliknąłem, żeby nigdy nie pić gazowanych i ja tak też twierdziłem, ale stwierdziłem, że ludzie myślą, że tylko gazowane, więc w sumie uznajmy to jako mój błąd. Uznajmy to jako mój błąd. I uznajmy, że muszę sobie tą klamerkę przyczepić, więc myślę, że kurczę, to boli. Myślę, że w nosie będzie odpowiednie miejsce dla klamerki. Przechodźmy dalej do następnych pytań. I kolejne pytanie. Co byś wolał? Rzucić kogoś, czy być rzuconym? Oczywiście chodzi o związek. I tutaj w opisie pisze, że po 3-letnim związku, po takim mniej więcej jaki ja jestem. I co ja bym mógł woleć? Czy wolałbym kogoś rzucić, czy być rzuconym? Jeżeli ja bym kogoś rzucił, to pewnie czułbym się potem winny, że go rzuciłem. Jeżeli ktoś by mnie rzucił, to pewnie czułbym się jak gówno, bo bym się zastanawiał, czemu mnie rzucił. Więc to jest kolejne ciężkie pytanie, ale chyba wolałbym tak egoistycznie podejść do tego i wolałbym, chociaż no nie wiem, bo zazwyczaj jak ktoś z kimś zrywa, to łatwiej jest doprowadzić do tego, żeby ktoś z tobą zerwał. Więc wydaje mi się, że ludzie mogliby myśleć właśnie, żeby być rzuconym, bo wtedy mogliby zwalić winę na kogoś innego. I tak Czyli może nie powinienem myśleć tak, jak ludzie myślą, tylko powinienem myśleć, jak ja myślę, bo ja też bym wolał rzucić kogoś, więc no niestety, ale czeka mnie kolejna klamerka, tylko gdzie ją teraz dać? Gdzie mógłbym tą klamerkę przyczepić? Bo ta jest taka trochę rozwalona. Nie wiem, przyczepię ją sobie do ucha. Co byś wolał? Być znanym jako rasista, czy być znanym jako seksista? Kurczę, miało nie być ciężkich pytań, a tu na razie są same ciężkie pytania. Osobiście myślę, że rasizm w naszym pokoleniu, tym może całym świecie, bo u nas w Polsce rasizm jest dość obecny, ale myślę, że ogólnie lepiej byłoby żyć jako seksista niż rasista.
Tak jest. I bardzo dużo odpowiedziało osób na to pytanie i na szczęście tutaj nie muszę zakładać sobie klamerki. Kolejne pytanie, co byś wolał, żyć w zamku czy posiadać jacht? I to jest ciężkie pytanie, bo żyć w zamku to ten zamek nie musi być mój i mogę tam po prostu żyć, mieszkać u kogoś na garnuszku, a posiadać jacht to jednak ten jacht jest twój i bez myślenia, bez długiego gadania wolałbym mieć jacht. I przegrałem znowu. No czemu ludzie? Przecież życie w zamku to po prostu życie w zamku. Możesz być bezdomny i iść mieszkać do opuszczonego zamku. A jednak jacht jest drogi. No w sumie nie zawsze, ale zazwyczaj, nie? Gdzie teraz mógłbym to przypiąć? Nie wiem, gdzieś może do tutaj. Ała! Myślę, że... To boli. Myślę, że skończę ten odcinek szybciej niż później. Co byś wolał? Pracować 10 godzin dziennie przez 4 dni w tygodniu, czy pracować 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu? I zdecydowanie wolałbym pracować 10 godzin dziennie przez 4 dni, bo miałbym jeden dzień dłużej wolny, a 2 godziny w pracy to jest dużo, ale nie aż tak bardzo. Boli mnie bardzo ta klamerka. Kolejne ciężkie pytanie. Czy byś wolał pobić 7-latka czy 77-latka? Mam brata, który jest mniej więcej w podobnym wieku i często się bijemy tam, wiecie, zaczepiamy. No może nie bijemy, ale no wiadomo, jak brat z bratem, więc chyba wolałbym pobić 7-latka. No, bo jednak 77-latek to już możesz mu połamać kości czy coś, a 7-latek jest jeszcze, wiecie, flexible, czyli jest taki... Co by... Oła, jak to boli! Co byś wolał? Chillować z Eminemem czy chillować z Jay-Z? Jay-Z ma fajną dziewczynę, więc mógłbyś ją tam z nią też przecież przebywać, nie? Ale chyba ja osobiście wolałbym z Eminemem. Więc dam z Eminemem. No i to tutaj bardzo duża przewaga. Więc idziemy dalej. Kolejne pytanie. Czy wolałbyś być kotem, czy wolałbyś być psem? To jest niby ciężkie pytanie, ale wydaje mi się, że każdy z nas w środku chciałby być kotem, bo wiadomo, koty są niezależne i w sumie nic nie muszą robić. Psy niby też, ale ja bym wolał być kotem. Bardziej lubię psy, ale myślałem, że będą ludzie bardziej woleli być kotem. Ale nie woleli chyba. Gdzie mogę to przypiąć? Do wargi? Okej, do wargi. Trochę dziwnie mi się teraz mówi znowu, więc musicie mi wybaczyć. Co byś wolał? Mieć nieatrakcyjne dziecko, czy mieć piękne dziecko z jasną, niebieską skórą? Chyba wolałbym mieć... Chyba wolałbym mieć piękne dziecko z niebieską skórą. No, już myślałem, że przegrałem. No to logiczne, nie? No bo nikt nie chciałby mieć brzydkiego dziecka. A co z tego, że ma niebieską skórę? Przynajmniej byłoby bardziej rozpoznawalne. Co byś wolał? Posiadać niesamowicie fajny samochód, czy posiadać helikopter? Ja osobiście wolałbym mieć samochód. Ale fart, 2% tylko. Kolejne bardzo, ale to bardzo ciekawe pytanie. Co byś wolał? Być mądry, ale nie mieć szczęścia? Czy być głupi, ale bardzo szczęśliwy? Wydaje mi się, osobiście, że wolałbym być głupi i mieć bardzo dużo szczęścia. Udało się. No to jest całkiem logiczne, nie? Bo wygrałbyś totolotka i... Fluje, jak mówię. Wygrałbyś totolotka i już, byś miał dużo pieniędzy. Patrz, nawet gamingowe pytanie się znalazło. Co byś wolał? Zagrać w Slendera, czy zagrać w Amnezję? Grałem kiedyś w Slendera, w Amnezję nigdy nie grałem. Więc chyba wolałbym Slendera. No, czyli chyba Amnezja jest straszniejsza, skoro ma tyle ten procent. Ja osobiście nie lubię bardzo, znaczy tak średnio chyba lubię gry horrorowe. Mam ich trochę na kompie, więc jeżeli byście chcieli zobaczyć, jak gram, to mnie bardzo boli, to możecie dać znać i może zagramy kiedyś jakieś, nie? Co byś wolał? Mieć włosy do ziemi i nigdy ich nie ściąć, albo golić się codziennie na łyso? Wolałbym mieć długie włosy oczywiście. 50 na 50. Ale gdzie jest więcej? O nie. Nie, u mnie jest więcej. Widzicie? Po liczbach. Ja wygrałem, więc nie muszę zakładać. Co byś wolał? Jeść Lejsy, czy jeść Pringlesy, czyli takie chipsy w takich tubkach, nie? Ja bym wolał Lejsy. Ale ludzie wolą Pringlesy. Gdzie teraz? Na nos.
Dobra, coś czuję, że zbliżamy się do końca tego. Co byś wolał? Umrzeć na hipotermię, czyli z zimna, czy umrzeć na hipertermię, czyli z ciepła? Wolałbym chyba umrzeć z zimna. No, bo z ciepła to przywał, nie? Co byś wolał? Zmazać Kanadę z mapy, czy zmazać New Jersey z mapy? No, logiczne, że New Jersey, bo... Aha, no dobrze. Bo New Jersey to tylko jest taki state w Ameryce, nie? A Kanada to ogromny kraj. Pracować od 9 rano do 5 po południu, czy od 9 po południu do 5 rano, czyli od nocek do dnia. W sumie wolałbym pracować tak, o. No i ludzie też tak wolą, widzicie? Dobra, ja to ściągam. Oha. Oha. Pytania fajne, odpowiedzi fajne. Czasem mnie zaskoczyło, ale ten ból, zwłaszcza tutaj i na uchu, tutaj. Masakra, masakra. A to dopiero początek. Jest też mnóstwo innych challenge'y, które będę chciał w tej serii zrobić. Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły na challenge'y, to piszcie mi w komentarzach. Ja już kilka mam. Mam nadzieję, że was zaskoczą i że będziecie się dobrze bawić. Mam nadzieję też, że w tym odcinku się bawiliście dobrze. Ta seria na pewno kiedyś wróci. A na dzisiaj to już wszystko. Ja was zapraszam do obejrzenia resztek moich filmów. Jeżeli wam się ten filmik spodobał, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli się nie spodobał, to łapka w dół. Zostawcie suba, jeżeli chcecie więcej. A na dzisiaj to już wszystko. Ja wam jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się. Pa, pa.